Dzień dobry, dzień dobry. Margaret Atwood napisała kiedyś: przygotowywanie trucizny to taka sama zabawa jak pieczenie ciasta. Ludzie lubią przygotowywać truciznę. Jeśli tego nie rozumiesz, nigdy nic nie zrozumiesz. Tak, dzisiaj pogadamy sobie o truciznach. Zaczęło się od tematu aquatofana i chodził za mną ten temat już dosyć długo, ale wiecie, jak to zwykle bywa. Temat się rozrastał i prokrastynowałam i się rozrastał. Znacie mnie już trochę, nie? Nie znacie? To witam tych, którzy są tu po raz pierwszy. Dzień dobry. Rozsiądźcie się wygodnie, słuchacie podcastów W Świecie Słów, a ja jestem Paulina, no i jestem gadułą, więc z góry Wam powiem, że najwięcej dzisiaj uwagi pochłonie historia Julie Tofany, twórczyni kosmetyku do pozbywania się mężów, czy też największej producentki wdów ever. Jej specyfik pomógł wysłać na tamten świat rzekomo 600 mężów. No ale poza tym opowiem Wam o truciznach w ogóle, będzie kilka przykładów, pewnie mnóstwo dygresji i mam nadzieję ciekawostek też. No to co? Lecimy z tym koksem. Trucizna to zawsze była domena kobiet. Z jednej strony uważa się, że to wyraz tchórzostwa, bo jest to takie pośrednie morderstwo. Kobieta nie musi podnosić siekiery czy noża, nie musi patrzeć w oczy swojej ofierze. A z drugiej strony, z uwagi na to, że kobiety się malują, to postrzegano je od zarania dziejów, że są dwulicowe, a trucizna była atrybutem fałszywych kobiet. Nie wiem, ile w tym uprzedzeń, a ile w tym faktów, ale faktem jest, że 80% wszystkich zbrodni popełnianych przez kobiety jest dokonywanych za pomocą trucizny. Ja wolę jednak myśleć, że to jest kwestia przebiegłości i sprytu. Wspominam scenę w Grze o Tron i tu spoiler będzie, jak ktoś nie oglądał, to w ogóle fajnie tam pod tym kamieniem. Była taka scena, kiedy Olena, starsza sędziwa pani, kazała przekazać Cersei "It was me". To ona zatruła jej syna i to było takie zaskakujące, że wszyscy byli zaskoczeni. Takie zaskakujące. No kurczę, przecież wiadomo, że to nie mógł być Tyrion, bo trucizna to broń płci pięknej. Myślano, że Tyrion mógłby użyć trucizny, ponieważ był inteligentny. No ale nie no. No nie. Agatha Christie w książce Tajemnicza historia w Styles pisze tak: ale morderstwo jest aktem gwałtownym, kojarzy się raczej z mężczyzną, ale trucizna to broń kobiet. To taki cytat, taki dialog. Akurat w tej historii trucizną była strychnina i w ogóle wiedzieliście, że Agatha Christie zrobiła uprawnienia aptekarskie? To właśnie dlatego wiedziała o tym, jakie skutki daje zatrucie strychniną. To zresztą jest trzeci po arszeniku i cyjanku najczęściej stosowany przez morderców, trucicieli związek organiczny. No ale wracając. Trucizna domena kobiet, ale od każdej reguły jest wyjątek, no nie? Takim wyjątkiem był Charles Cullen. I o nim jest teraz dość popularny film na Netflixie. Dziękuję Marcie za polecenie. Film nosi tytuł Dobry opiekun. Jest to fabularyzowana historia Charlesa Cullena, pielęgniarza, który za pośrednictwem kilku leków, które są też truciznami, bo jak mawiał mędrzec, ojciec toksykologii sam Paracelsus, on mówił tak: wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. To dawka czyni truciznę. Dosis facit venenum. Każda substancja może mieć szkodliwy wpływ na organizm, a decyduje o tym jedynie dawka tej substancji. Tak? A zatem Cullen używał m.in. digoksyny, która jest pozyskiwana z naparstnicy, to jest taki kwiat. I w 2006 roku Cullen został skazany na 11 kar dożywocia bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe przez 397 lat. A za co taka straszna kara? Ano za to, że korzystając ze swojego zawodu, był pielęgniarzem, pracował jako opiekun w domach opieki, pracował w szpitalach. W ciągu 16 lat pracował w 7 różnych szpitalach i zamordował około 40 pacjentów, choć wielu śledczych, wielu detektywów, też amatorów uważa, że ofiar było ponad 400. I to by czyniło go najprężniejszym seryjnym mordercą USA, ale wiecie co, nawet nie to jest najgorsze. Jakby liczba ofiar jest straszna, ale najgorsze jest to, że ofiarami Cullena padały osoby, które szukały u niego pomocy. Absolutnie mu ufały. No w końcu idziesz do szpitala, tak? Czy trafiasz do niego w wyniku wypadku i pokładasz całą swoją nadzieję na wyzdrowienie, na leczenie właśnie w personelu medycznym.
No nie? Przysięga Hipokratesa, takie tam, wiadomo. Wiadomo też, że personel medyczny musi ratować zdrowie i życie, niezależnie, czy jesteś to ty, czy chodzi o Andersa Breivika, czy o Hannibala Lectera. I musiałam zatrzymać to nagranie, ponieważ w tyle słychać było karetkę. No niby adekwatne, wymowne, pasuje do odcinka, ale dostałam informację, od Zdobka akurat, że w bardzo wielu moich odcinkach pojawia się ten dźwięk. Ja wiem o tym, że on się pojawia, ale nie zdawałam sobie sprawy, że niektórzy słuchacze, słuchając odcinków w samochodzie i słysząc ten dźwięk, który jest u mnie nagrany, dają po hamulcach, bo myślą, że gdzieś tam jedzie karetka. Więc przepraszam Was, jeśli Was to spotkało. Zrobię co w mojej mocy, żeby zwracać uwagę na to. Ja tego już nie słyszę, wiecie, to jest najgorsze, że ja tu mieszkam i ja tego nie słyszę, ale obiecuję Wam, że będę zwracała uwagę na to i będę zatrzymywała nagranie, kiedy kolejna karetka będzie się pojawiała w tyle. Także wracając do Kalena. No, to właśnie, ten kutas zabijał swoich pacjentów i nie chodziło mu wcale o wiek. Jego ofiary miały od 21 do 91 lat. Nie chodziło mu o płeć. Były to kobiety, byli mężczyźni. Nie chodziło o łaskę. On nie robił im dobrze. Nie kierował się empatią i chęcią ukrócenia cierpienia biednych chorych. Nie, to nie taki rodzaj anioła śmierci. Bo zabijał zarówno tych zojomu, jak i tych, co mieli zostać zaraz wypisani. Więc to nie było miłosierdzie. A dlaczego udawało mu się tak długo pozostać nieuchwytnym i nikt nie wiedział, co on robi? Że wstrzykuje pacjentom trucizny, robi im zastrzyki. Robił to całkiem jawnie. Wiele jego ofiar mówiło swojej rodzinie, że był tu taki pielęgniarz i zrobił mi zastrzyk. Jeden bodajże syn pewnej pacjentki nawet wyszedł z sali, by Kalen dokonał dzieła, a nie był nawet pielęgniarzem jego matki. Tak, przyszedł po prostu jakiś koleś w stroju pielęgniarza, powiedział, przepraszam, może pan wyjść, bo muszę pana matce zrobić zastrzyk. Czasem, tak dla urozmaicenia, wstrzykiwał truciznę do kroplówek, więc agonia jego losowo wybranego pacjenta trwała kilka dni. Więc jak to się stało, że 200, 300, 400 osób padło jego ofiarą w szpitalach? No, okazuje się, że szpitale, w których pracował, obawiały się pozwów. Jak nie wiadomo, o co chodzi. To chodzi o pieniądze, nie? Kadra kierownicza szpitali zamiatała sprawy pod dywan. Dziękujemy, panie Kalen. Świetny z pana specjalista. Ale wie pan, chyba pójdziemy w nieco inną stronę. Musimy się pożegnać. Oto wypowiedzenie za porozumieniem stron. Nie, nie, to nie pan, to nasza wina. Rozstańmy się w zgodzie, proszę o to referencje. Więc jak cokolwiek kogokolwiek zaniepokoiło, to zamiast zgłosić sprawę na policję, zrobić jakieś, nie wiem, wewnętrzne dochodzenie, dawano mu świstek i sru. Szedł swoją drogą do innej pracy, do innego szpitala, do innych pacjentów, a że zawsze w szpitalach jest za mało kadry, za mało personelu, to witano go wszędzie z otwartymi ramionami i on nie przestawał, dopóki go nie złapano. I to złapano go dzięki jego koleżance z dyżuru, która jako jedyna miała jaja, by współpracować ze służbami i doprowadzić do zebrania wystarczających dowodów, aby go następnie skazać. Jaki był jego motyw? Dlaczego zabijał? Bo nikt go nie powstrzymał. Tak. Jeśli będziecie chcieli zapoznać się bliżej z Kalenem, to dajcie znać w komentarzach. No, jest to ciekawy przypadek. W międzyczasie mogę Wam polecić film na Netflixie z genialną rolą Eddiego Redmayna, który zresztą grał Tony'ego Bakelanda. Kto słuchał odcinka o rodzinie Bakelandów, to wie, o kim mowa. Gra też Jessica Chastain. Nie mam pojęcia, jak się wymawia jej nazwisko. Generalnie fajny film. I poza nim jest jeszcze dokument o zacnym i niesamowicie kreatywnym tytule Dopaść pielęgniarza zabójcę. I jedno i drugie Wam polecam. W każdym razie, dzisiaj o truciznach. Zatem Kalen używał insuliny albo lidokainy do mordowania, ale najchętniej korzystał z digoksyny. Pozyskuje się ją z naparstnicy. Jest to przepiękna roślina, bardzo chętnie uprawiana na całym świecie. Rośnie dziko w zasadzie na całym globie, na wszystkich kontynentach poza Amerykami, no i poza biegunami, rzecz jasna. Ma cudne kwiaty, różne kolory, ma takie kłosowate kwiatostany i jest piękna. Ale uważajcie, wszystko co tak piękne bywa podstępne. I naparstnice mają niezwykle trujące liście.
Ukrywają się w nich glikozydy, z których najważniejszą jest śmiertelna digoksyna. Dawniej była to trucizna, ale w XVIII wieku odkryto, że pomaga na spuchnięte kostki. Wymyśliła to jakaś pani w lesie. Teraz jest używana jako lek na niewydolność serca, bo reguluje skurcze serca, ale trzeba go dawkować bardzo ostrożnie. Przedawkowanie digoksyną powoduje zablokowanie przesyłania elektrycznych sygnałów w sercu i daje takie objawy jak zawroty głowy, dezorientacja, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia. Podwyższony poziom wapnia z kolei wpływa na przyspieszenie pracy serca. Ono wypada z rytmu, staje się nieskoordynowane i w końcu staje. Tak pokrótce bardzo. Ale co ciekawe, jednym z antidotum, jaka jest liczba mnoga od słowa antidotum? Antidotum na zatrucie digoksyną jest atropina. I tu przechodzimy do Giulia Tofany. Giulia Tofana była rzekomo córką Tofani di Adamo, trucicielki skazanej na śmierć za otrucie męża. Ponoć powieszono ją, ciągnięto i poćwiartowano, albo, druga wersja, żywcem wypchnięto do płóciennego worka i zrzucono z dachu pałacu biskupa w Palermo, na Sycylii. Niezależnie od sposobu, w jaki zginęła, została stracona w 1633, ale nim pożegnała się z tym światem, zdołała przekazać córce swoisty spadek, tajną recepturę na nadzwyczajny kosmetyk. No i nazwisko, bo zwyczajowo wtedy kobiety przyjmowały imię matki za nazwisko. Nie jest to pewne, że Giulia była córką Tofani, ale dla dzisiejszej historii przyjmijmy, że tak było. Bo dzięki temu historia się cudownie spina. Produkcja kosmetyków pozwoliła Giulii wyzwolić się z ubóstwa i z prostytucji i stała się majętną bizneswoman. Podejrzewana jest o 600, a może o 1000 morderstw. Co prawda nie zrobiła tego sama. Ona była producentką. A czy producenci broni są uznawani za morderców? Zostawię Was z tą moralną wątpliwością i wracamy do XVII-wiecznego Palermo. To były czasy dla kobiety dość trudne. Patriarchat, niemożność wzięcia rozwodu, mizoginia. Zaraz jakoś w tym czasie w całej Europie będą szukać czarownic, a Giulia mogłaby być uznana za czarownicę wybitną. Właśnie wtedy kobiety, które często były przez swoich rodziców sprzedawane jak na aukcji, dlatego kto da więcej, zmuszane były do życia bez miłości i w przemocowych związkach. Do tego zachodziły w jedną ciążę po drugiej, często w wyniku gwałtu, no i umierały podczas porodu. Normalna sprawa, XVII wiek, tak? Mroczne, mroczne czasy. Pracy dla kobiet nie było. Więc aby w ogóle przeżyć, kobieta miała trzy opcje. Mogła wyjść za mąż, mogła pozostać singielką i żebrać, albo mogła wyjść na ulicę i wykonywać jedyną pracę, jaką mogła, czyli kupczyć własnym ciałem. Każda opcja gówniana, zwłaszcza jeśli nie było w okolicy tego jedynego, a motyle w brzuchu pozostawały paskudnymi larwami. No i Giulia Tofana dawała im czwartą opcję, zostać wdową. Można to nazwać włoskim rozwodem. Po śmierci matki Giulia, dzierżąc w dłoni jedyny skarb, jaki miała, czyli tajną recepturę trucizny, wraz z Franceską Lasardą, dawną współpracownicą jej matki, wyjechała do Rzymu. I tam kobiety założyły nowy biznes. Wtedy też zatrudniają Girolame Spare, która według jednych źródeł jest asystentką Giulii, według innych jest jej córką, do czego ja się w sumie przychylam, bo w tamtym czasie Giulia miała romans z ojcem Girolamo z kościoła Sant'Agnese w Agone w centrum Rzymu. Tak, to był ksiądz. Więc Girolamo ojciec, Girolama córka, spina mi się to pięknie, no ale niezależnie. Ojciec Girolamo załatwiał arszenik. On był jednym z głównych składników Aqua Tofany, czyli specyfiku Giulii. Jego brat był aptekarzem, a wtedy wszystkie leki robili aptekarze na miejscu, tak? Czy tam farmaceuci. I to jest znany środek, tak? Arszenik. Jeden z najstarszych śmiercionośnych specyfików ever. W XVI i XVII wieku był mega popularny, ale został po raz pierwszy opisany już w pierwszym wieku naszej ery przez Greka Pedaniosa Dioskurydesa, farmakologa, botanika, lekarza w armii rzymskiej jeszcze w czasach Nerona. I arszenik, mimo swojej niezwykłej skuteczności i popularności, był absolutnie nie do wykrycia. Dopiero w 1836 roku chemik James Marsh opracuje test na obecność arszeniku. Wystarczy od
40 do 100 mg podanego drogą pokarmową arszeniku, by zabić. Arszenik jest absolutnie sfokusowany na wszystkie enzymy zawierające siarkę we wszystkich komórkach naszego organizmu. A zatem wpada tam, robi niezłe zamieszanie, zatrzymuje produkcję energii i zdolność odbudowy tych komórek. Objawy zatrucia arszenikiem to gwałtowne wymioty, biegunka, czyli tradycyjna żołądkówka, więc można to przeoczyć. Bóle brzucha, skurcze mięśni, pragnienie i suchość w ustach, trudności z przełykaniem. Do tego dochodzi słaby puls, następnie niewydolność nerek, śpiączka i śmierć, która w swej łaskawości przychodzi od 12 do 36 godzin po otruciu. Madeleine Smith z Glasgow zamordowała kochanka, dodając mu arszenik do gorącego kakao. To byłaby walczyni z salonu. Socialite. Witajcie w wyższych sferach. Wracamy do Julie, do tych niższych sfer. Ponoć Julia w ogóle wcierała arszenik w świńskie mięso i zbierała sos, który z niego kapał. Nie wiem, czy to prawda. No, receptura akwatofany była bardziej skomplikowana niż sam arszenik. Różne źródła różnie podają, ale wynotowałam sobie kluczowe składniki. Dla celów informacyjnych, oczywiście, rzecz jasna. Cymbalaria to taka roślina. Kantarydyna to trucizna pozyskiwana z pancerzy chrząszczy oleicowatych, między innymi pryszczela lekarskiego, który nosi nazwę też hiszpańska mucha. Z kantarydyny robiono hiszpańską muchę, nomen omen, czyli eliksir miłości, powodujący chętkę, ale też zatrucie, bolesne erekcje i generalnie nie polecam. W XVI wieku robiono taki specyfik ze sproszkowanych, zmielonych chrząszczy, wysuszonej krwi kreta i krwi nietoperza. No ale nie bójcie się oleicy majkowatej, to są piękne chrząszcze, a śmiertelna dawka wynosi 30 mg czystej kantarydyny, czyli w chuj, więc spoko. Nie będziecie przecież żarli kilkuset chrząszczy, no nie? No i Julia też musiała dołożyć innych składników, więc arszenik, kantarydyna, ołów, chlorek rtęci, same dobre rzeczy i belladonna. Mówiłam o belladonnie w odcinku o rodzinie Bakelandów. Drugi raz się już dzisiaj pojawia. I tak, to jest roślina. Pokrzyk, wilcza jagoda, bardzo popularna wśród Włoszek w tamtym czasie. I wcale nie chodziło tutaj o zabijanie, chodziło o atropinę. Belladona była w każdym kosmetyku wtedy. Kobiety, a zwłaszcza kurtyzany i weneckie aktorki, używały po jednej kropelce do oczu, dzięki czemu miały rozszerzone źrenice. A to miało dodawać im atrakcyjności. Sarnie oczy. Podobno oczy Mony Lizy ćpały belladonne. Nie zgodzicie się, że to ładne? A niby czemu romantyczne kolacje są przy świecach? A w restauracjach jest przygaszone światło? Rozszerzone źrenice oznaczają podobasz mi się. Więc czemu ich sztucznie nie poszerzyć, by zbałamucić tego i owego? Jeśli myślicie, jeju, jakieś świruski używały takie rzeczy do oczu, sobie wstrzykiwały i w ogóle do oczów, to powiem wam, że wam też wstrzykują atropinę do oczów. Dokładnie robi to okulista. Wlewa wam podczas badania wzroku atropina. I to jest ta sama atropina, być może teraz jest syntetyczna i to pomaga w rozszerzeniu właśnie źrenic. Co ciekawe, łacińska nazwa atropiny brzmi atropa belladonna i to odnosi się do atropos, jednej z trzech moir. Pies moich rodziców nazywa się Moira i te moiry to były trzy boginie losu. Kloto była przędzącą, ona była najmłodszą z moir i snuła nić ludzkiego życia z włókien światła i ciemności. Kolejną była Lachesis, czyli przydzielająca. Ona decydowała o długości tej nici, czyli o długości życia, a Atropos, zwana nieodwracalną, przecinała tę nić nożyczkami. Ciach! To wyznaczało kres życia człowieka. A belladonna z włoskiego oznacza piękna dama. Pięknie się ona nazywa też po angielsku, ale i złowrogo. Deadly Nightshade. Śmiertelna psianka, bo pokrzyk wilcza jagoda to roślina z rodziny psiankowatych, do której to rodziny należą m.in. ziemniaki. Średniowieczny botanik John Gerard nazwał ją Sleepy Nightshade i napisał o niej tak. Psianka owa wywołuje senność, wprowadza tych, co ją spożyli, w stan snu głębokiego, w którym nie jeden umarł. Belladonna to naprawdę ładny kwiatek, co dowodzi, że piękne rzeczy bardzo często są zgubne i złudne. Piękno belladonny było istotnie złudne, słuchajcie. Wyobraźcie sobie piękne fioletowe kwiatki i małe, błyszczące, bardzo, bardzo apetycznie wyglądające jagódki. Takie ciemnofioletowe, prawie czarne. No, jak spojrzysz na takie
soczyste owocki, to masz ochotę zjeść, zwłaszcza w gorący, upalny dzień. I jeden tylko taki owocek wystarczył, żeby zabić człowieka. Na szczęście owoce belladonny są niezwykle gorzkie. Często tak jest w świecie przyrody, że roślina musi wytworzyć pewne przystosowania i pewne cechy obronne, żeby zwierzęta jej po prostu nie zeżarły. Inaczej, gdyby to było piękne, apetycznie wyglądające i smaczne, no to wyginęłaby dawno, dawno temu, bo by ją wszystkie jelenie zeżarły czy sarny. Ale szczęśliwie jest gorzka. Szczęśliwie dla niej samej, ale też dla człowieka. Bo jak spróbujesz, to wyplujesz i nic ci nie będzie. Jest jednak i na to sposób, na gorycz różnych właśnie, tak już abstrahując od samej belladonny, to na gorycz różnych owoców, które są dla ciebie dobre, nie są szkodliwe, może poradzić na przykład gin. Tonik ma w sobie chininę. To jest inny gorzki specyfik, również pozyskiwany z roślin, dokładnie z kory chinowca. Jest szalenie gorzki. No i żołnierze brytyjscy stacjonujący na obszarze Indii Brytyjskich w XIX wieku mieli problem, bo padali jak muchy na malarię, a chinina jest panaceum na malarię właśnie. Więc jak przyjmować lekarstwo, które jest gorzkie i absolutnie niejadalne? No, dodajmy wódę, a dokładnie dodajmy chininę, gin, trochę soku z limonki, trochę cukru i voilà, mamy gin z tonikiem. Jaki to człowiek jest kreatywny, prawda? Na wszystko znajdzie sposób. A żołnierze brytyjscy byli gotowi na takie poświęcenie, żeby łyknąć gorzkiego czegoś. Ja osobiście nie lubię toniku, nie lubię ginu. Ta gorycz w ogóle mi nie wchodzi, no ale są ludzie, którzy bardzo lubią gin z tonikiem i być może to są ludzie zdrowsi, bo ta chinina ma mnóstwo innych dobrych właściwości. A może we współczesnym szłepsie nie ma chininy? To jaki jest sens w ogóle robić coś udającego, coś gorzkiego, bez dobroczynnych właściwości? To bym uznała już w ogóle what's the point, nie? Może są takie świry, które akurat preferują to, ale smak chininy bez chininy, no trochę to się mija z celem. Jeśli wiecie, to dajcie mi znać, czy w szłepsie jest chinina? Ale wracamy do trucizn, do tych szkodliwych roślin. Atropina działa na układ przywspółczulny. Jest to część układu nerwowego odpowiedzialna za odpoczynek i trawienie. Kiedy nie musimy uciekać i się chronić, no to wtedy możemy po prostu trochę się zrelaksować. Ten układ przywspółczulny, który sprawia, że jesteśmy spokojni i wyluzowani, on zostaje sparaliżowany. Zaczynamy czuć suchość w ustach, nie mamy łez, jesteśmy totalnie wysuszeni na rodzynkę. Oczy więc robią się nam czerwone, nie możemy przełykać, bo nie ma tutaj tego poślizgu. Naczynia krwionośne się rozszerzają, mózg przestaje totalnie ogarniać świat, zaczynamy paplać od rzeczy, nie tak jak ja teraz, ale naprawdę zaczynamy paplać od rzeczy i nie możemy iść prosto. Wyglądamy, jakbyśmy byli totalnie nawaleni. Do tego jeszcze zaczynamy mieć halucynacje i jesteśmy czerwoni jak cegła, rozgrzani jak piec. No bo właśnie, atropina zaburza nam zdolność kontrolowania temperatury ciała, wobec czego jesteśmy rozgrzani, niesamowicie się pocimy i jest nam zimno, serce zaczyna bić coraz szybciej, ciśnienie rośnie i bum! Nie róbcie tego w domu. Atropina tylko u okulisty, pod okiem doświadczonego specjalisty. Dobra? No i teraz mamy wszystkie składniki, które są potrzebne do stworzenia akwatofana. Ja wiem, że powinno to brzmieć akwatofana. Może wy nie wiedzieliście, ja się na studiach tych nauczyłam podczas zajęć z fonologii i fonetyki, że słowo aqua nie wymawia się aqua, jak w bonakła, tylko jak w słowie akwedukt. Akwa. Ale sami powiedzcie, co brzmi i wznioślej, i romantyczniej. Akwa. Tofana czy aquatofana? No wiadomo, więc wybaczcie mi, puryści językowi, że będę tak strasznie kaleczyła język łaciński. No i mamy to. Aquatofana, bezwonna, bezsmakowa, bezbarwna i niewykrywalna trucizna. Ach, te włoskie kosmetyki. Woda tofany była sprzedawana jako kosmetyk na wypryski. 2-3 kropelki na twarz przed snem i piękna buteleczka na toaletce. Aquatofana miała też nazwę handlową. Manna świętego Mikołaja, czyli łzy kapiące z grobu świętego Mikołaja z Bari. Tak,
tego świętego Mikołaja, którego znamy z reklam Coca-Coli. Jeśli wydaje Wam się, że święty Mikołaj pochodzi z Laponii, to się mylicie. On pochodzi z Turcji. Jego historia jest podobna do tej, którą teraz się opowiada, tłumacząc fakt, że gruby stary brodacz włazi do domów przez komin, wyżera ciastka i daje prezenty za dobre sprawowanie, co dowodzi, że jest stalkerem obserwującym ludzi przez cały rok. No tak do końca nie było. Święty Mikołaj był biskupem Myry. Ta miejscowość teraz nazywa się Demre. Był dość majętny, no jak na biskupa przystało, prawdaż? Jednego roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, spacerował sobie i podsłuchał rozmowę trzech sióstr, które ojciec wyrzucił na bruk z rozkazem, by zarobiły na rodzinę. Siostry zastanawiały się, czy jak jedna z nich pójdzie się prostytuować, to czy uda jej się zarobić na tyle, by dwie pozostałe siostry nie musiały tego robić. Mikołaj się zmartwił, jak to usłyszał, i pod osłoną nocy podrzucił siostrom na próg ich domu kilka sztabek złota. One się ucieszyły, Mikołaj się ucieszył, on się poczuł dobrze, wiecie, filantropia taka właśnie jest, jest to najwyższa forma egoizmu. Mikołajowi zrobiło się dobrze na serduszku, że sprawił komuś przyjemność i tyle frajdy mu to dało, że odtąd co roku podrzucał biednym jabłka, sztabki złota i inne prezenty na próg. Ciekawe, że nie wybuchły wtedy protesty, bo ja bym się na przykład wkurzyła, gdybym dostała jabłko, podczas gdy mój sąsiad dostałby sztabkę złota. No tak czy inaczej, Mikołaj zmarł 6 grudnia, tak, świętujemy jego śmierć, i jego święte relikwie wywieziono z Myry do Bari we Włoszech w 1087 roku przed zbliżającym się najazdem tureckim. Święty miał ponoć wypędzać demony, uciszać sztormy i ratować stopieli, a z jego grobu kapała woda z cudownymi właściwościami, którą przedsiębiorczy Włosi sprzedawali w buteleczkach. Zatem Giulia Tofana naklejała etykietki na swoją truciznę, że to jest właśnie ta woda z rozkładającego się ciała myryjskiego biskupa. Ładne flakoniki, kobiety stawiały te buteleczki totalnie na widoku, na toaletkach. Faceci nie patrzą na kosmetyki, prawda? Krem do twarzy, krem do rąk, balsam, maść, serum, tonik, woda toaletowa, hydrolat, maseczka, woda micelarna i woda z rozpuszczonego lodowca. Dużo tego. Kilkaset lat temu było podobnie. Aqua Tofana brzmiało ładnie. Sama bym sobie kupiła taki flakonik elegancki. No i produkcja szła pełną parą. Buteleczki dostawały etykietki, żeby nie wzbudzać żadnych podejrzeń. Jakby gdzieś ktoś coś usłyszał, jakąś Aqua Tofana, patrzy na toaletkę, no nie ma tutaj czegoś takiego. Jest manna świętego Mikołaja. Oferowała więc dyskretne i szybkie rozwiązanie problemu małżeństwa. Wystarczyły tylko 4, może 5 kropli, aby powalić dorosłego faceta bez żadnych wątpliwości, podejrzeń. Podobno spróbowała też zrobić puder, który oferował śmierć przez pocałunek. Wiecie, żona przypudrowała sobie nosek i policzki, mężczyzna przychodził i miał ją pocałować i umrzeć. Ale nie sądzę, aby to było bezpieczne dla samej sprawczyni zbrodni. Poza tym nie sądzę też, że w małżeństwach, w których miało dojść do zatrucia, było w ogóle miejsce na takie czułości. Zatem pozostawała forma płynna, którą można było rozpuścić w winie, herbacie, zupie. Największym atutem, poza skutecznością Aqua Tofany, było to, że specyfik zabijał powoli i nie wzbudzał żadnych podejrzeń. Wtedy Włochy, ba, cała Europa była nękana chorobami. Syfilis, grypa, cholera, trąd, wiecie, brak zabezpieczeń w seksie, byle jakie żarcie, dożyć do 40 to był istny cud, brak higieny, totalny brud, brak kosmetyków do mycia i kible w rynsztokach, no masakra, masakra. Nikogo nie dziwiło to, że ludzie umierają. No umierają, no whatever, robimy kolejne dzieci, zaludniamy planetę, wiecie, że jest nas już 8 miliardów. A zatem Giulia sprzedawała swoją miksturę z instrukcją obsługi i nie musiała się o nic martwić za bardzo, że ktoś będzie podejrzliwy. Mówiła swoim klientkom tak: dziś daj jedną kroplę, by poczuł się gorzej, jakby coś go brało. Za kilka dni druga kropla, grypa. Ach, zabolą go mięśnie, gardło będzie piekło, mąż będzie słaby i odwodniony. Wtedy przyjdzie lekarz daleki i powie: ach, wyjdzie pan z tego, szanowny panie, to tylko lekka infekcja. Po trzeciej kropli będzie jednak gorzej. Grypa jakby żołądkowa. Mdłości, wymioty, biegunka, konwulsje. Po czwartej kropli zostanie przykuty do łóżka, a lekarz będzie rwał sobie włosy z głowy. Wtedy mąż zapisze testament. Wyzna swoje grzechy,
co wiele kobiet uspokajało, bo nie chciały być też winne temu, by znienawidzony mąż po śmierci trafił do piekła, bo nie zdążył otrzymać rozgrzeszenia. Zatem to był jakiś argument, no nie? Zabijam męża, no ale nie jestem aż taka podła, żeby nie zadbać o to, aby nie smażył się w piekle po wieczność, tylko chcę mu tutaj ułatwić sprawę, dogadanie się ze świętym Piotrem. No, za kogo ty mnie masz? Zatem nie były aż takie docna złe te kobiety, prawda? Jakby priorytetyzowały swoje działania i dbały o tych swoich mężów. Mimo wszystko, to chyba jednak była miłość w tym wszystkim. No i po piątej kropli już z łóżka delikwent nie wstawał. Edukacja Julie nie kończyła się jednak na instrukcji obsługi. O nie, 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 nie. To była kompleksowa usługa, a sama instrukcja obsługi byłaby niebezpieczna. Julia uczyła kobiety reakcji. Jak mają się zachowywać, jak mają rozpaczać, jak mają złorzeczyć. Miały też, tak by lekarz niczego nie podejrzewał, zażądać badania postmortem. Takie badanie miałoby wykluczyć zatrucie, bo toksyna nie pozostawiała śladu. Win-win. Jest badanie postmortem, nie było zatrucia, żona jest, wdowa właściwie, jest czysta. No i biznes się kręcił. Klientkami to fane były kobiety z każdych sfer. Najbiedniejsze, najbogatsze. Podobno żona księcia Serii, rzymskiego szlachcica, miała zakupić akwatofanę, by pozbyć się starego męża, którego nie kochała. Julia nie sprzedawała jednak specyfiku każdemu od tak, kto się nawinął. Robiła research. Dowiadywała się. Ojciec Girolamo łamał tajemnicę spowiedzi i opowiadał Julie, o ta Francesca, ona przyszła do mnie z podbitym okiem, a tamta tkwi w małżeństwie pozbawionym miłości. Marketing szeptany działał i Julia zdobywała bogactwo i nowe klientki. Przeprowadziła się później do Neapolu. Towarzyszył jej rzekomo zakonnik Hieronim. Nie wiem skąd zakonnik Hieronim się wziął w tej historii, ale gdzieś się pojawił, więc go wspominam. No i wtedy rządy terroru Julie, jak uważają niektórzy, albo też emancypacja kobiet, jak uważają inni, się zakończyły przez głupią miskę zupy. Musiało się to zdarzyć w końcu, 600 wdów, no nie? Więc jedna z klientek wlała kilka kropelek akwatofany do zupy męża, który usiadł, tak, przygotował sobie tą ściereczkę na kolanka i zaczyna jeść. Podnosi łyżkę, by siorbnąć pomidorówki, a ta zmienia zdanie i krzyczy nie! Mąż pyta, dlaczego mam nie jeść zupy, którą mi przygotowałaś, kochanie? Ona chciała pozostać lojalna, nie chciała wydać Julie, ale on ponoć ją tak zbił, że nie miała wyjścia. Wyznała mu w końcu, że chciała go otruć. I to nie tak, że mąż się ucieszył, nie wiem, kochanie, pójdźmy na terapię małżeńską, rozpracujmy nasze sprawy, naprawmy nasz związek. Jak się cieszę, że mnie nie zabiłaś, spróbujmy od nowa. Nie, chwycił żonę za wszasz i zawlókł ją do władz. I oni torturami wyciągnęli z niej wszystko. Nazwiska, adresy. Kiedy Julia się o tym dowiedziała, ktoś jej tam szepnął, to prędko ukryła się w klasztorze. Wtedy jednak królestwem Neapolu władali austriaccy Habsburgowie. Krótko co prawda, bo jakieś 30 lat, ale kiedy władzę sprawował wicekról Wirich Filip von Daun w imieniu cesarza Leopolda I, to w sferze zainteresowania wicekróla był fakt, że bardzo wielu młodych mężczyzn umierało. Plotki się rozchodziły, że te zgony są dość niepokojące, więc Wirich bardzo chciał dorwać odpowiedzialną osobę. Armia wicekróla wpadła więc do klasztoru i siłą wyciągnęli Julię stamtąd, co nie spodobało się kardynałowi Francesco Pignatelliemu. On się wstawił za Julią i był oburzony pogwałceniem zasad azylu w klasztorze przez armię. Zagroził ekskomuniką i to wywołało niemały konflikt między władzą a kościołem. Mieszkańcy miasta też byli za tym, żeby uwolnić Julię, bo traktowali ją jak anioła. Ale wtedy wicekról wypuścił plotkę, że Julia wraz ze swoimi koleżankami czarownicami chciały zatruć akwatofaną wszystkie studnie w mieście. Więc opinia publiczna zmieniła zdanie o 180 stopni. Teraz pragnęli jej głowy. Tofana, uwięziona w zamku jajecznym, Castel Delovo, podobno według legendy został zbudowany na jajku, ten zamek, tam była torturowana, bita, głodzona, aż wydała rzekomo współpracowniczki i klientki. Julia, jej córka, trzy pracownice i 40 klientek z niższych sfer miały zostać
stracone w 1659 roku podczas publicznej egzekucji poprzez powieszenie. Żeby ugłaskać kościół, zwłoki Giulii miano zrzucić z muru na Campo di Flori na stronę klasztoru, by oddać ją z powrotem we władanie kościoła. Jak przeczytałam gdzieś, cytat, wywleczono ją z klasztoru, gdzie się ukrywała, po czym torturowano i powieszono, a zwłoki strącono z muru do ogrodu przyklasztornego. Data egzekucji jest kwestią sporną, jak zresztą wiele rzeczy w tej historii. Niektórzy mówią o 1659, inni o 1709, 1730, 1718. Jeszcze inni mówią, że aresztowano ją w 1719, a powieszono 4 lata później. Jest jeszcze jedna wersja, optymistyczna. Historyk Mike Dash z Uniwersytetu w Cambridge uważa, że Giulia Toffana zmarła spokojnie we śnie w 1651 roku. Nie było żadnego śledztwa, żadnych tortur, żadnych egzekucji. Ponoć sam Wolfgang Amadeusz Mozart sądził, że zabija go Aqua Toffana. We wrześniu 1791 roku zachorował i stwierdził, że ktoś go otruł Aqua Toffaną i mógł przewidzieć datę własnej śmierci. Na zapiskach dotyczących opery, nad którą wtedy pracował przed śmiercią, znaleziono ślady arszeniku. Czyżby? Może to było zatrucie rtęcią? Może zatrucie wieprzowiną? A może kiła? Cokolwiek zabiło 35-letniego Mozarta, wciąż pozostaje tajemnicą. No i to była historia Aqua Toffany, o której bardzo chciałam Wam opowiedzieć. Jest intrygująca. Ciekawa jestem, czy to było rzeczywiście 600 mężczyzn i jak ta historia się właściwie skończyła. Wspomniałam wcześniej o świętym Mikołaju i o czasach Nerona, pamiętacie? No to zatrzymajmy się w tamtych czasach na chwilę, dobra? Mamy początek wieku, pierwszego wieku ever. Wiecie, lata zapisywane dwiema liczbami, plus minus 2000 lat temu. Także takie nieodległe czasy. Widzicie tam lokustę w tej historii, w tych czasach, inaczej zwaną lokustą. Ona z trucia ludzi również zrobiła sobie karierę. Być może ona zainspirowała Giulię Toffanę 1600 lat później. Najsłynniejszą trucicielkę starożytnego Rzymu uwiecznił w swoich rocznikach słynny historyk Tacyt. Lokusta pochodziła prawdopodobnie z Galii, gdzie już we wczesnej młodości mogła się zetknąć z magicznymi eliksirami ważonymi przez tamtejszych druidów. A druidzi to byli starożytni kapłani celtyccy. Oni przewodzili różnym obrzędom i ceremoniom religijnym. No taki ksiądz na miarę czasów. Druidzi sprawowali też sądy i przepowiadali przyszłość z lotu ptaków albo z wnętrzności zwierząt. Lokusta pobierała od nich więc nauki i nabytą wówczas wiedzę postanowiła wykorzystać po przyjeździe do stolicy imperium, gdzie nie brakowało polityków, którzy chcieli pozbyć się swoich rywali, czy też żon marzących o uwolnieniu się od swoich partnerów. I jak to zwykle bywa, pierwszy raz jest tym najważniejszym i najbardziej istotnym. Lokusta musiała osobiście sprawdzić działanie swoich mieszanek, no może niekoniecznie osobiście, ale zaczęła od uśmiercenia znęcającego się nad nią męża. W następnych latach za darmo oferowała swoje mikstury ubogim kobietom, które w ten sposób także chciały pozbyć się domowych tyranów i wyzwolić. Bogatym Rzymianom sprzedawała swoje mikstury za gruby hajs. Wyrabiała rozmaite specyfiki. Jedne deformowały twarz, wywoływały uduszenie, inne powodowały ślepotę albo prowadziły do szaleństwa, w wyniku którego ofiara na przykład chodziła na czworaka i szczekała. Z usług lokusty korzystały ówczesne pierwsze damy, między innymi żona cesarza Klaudiusza, tego Klaudiusza, Valeria Messalina. Ona usunęła naprzykrzającego się kochanka. Jej następczyni, Agrypina młodsza, dzięki pomocy lokusty, uśmierciła samego Klaudiusza, podając mu zatrutą potrawkę z grzybów. Cała ta opowieść, cała ta historia jest tematem na zupełnie inne spotkanie. Jest mega, mega pokręcona. Bo lokusta wtedy, po otruciu Klaudiusza, trafiła na krótko do więzienia, ale szybko wyszła z tego więzienia dzięki protekcji kolejnego cesarza, Nerona właśnie. On też wykorzystywał umiejętności kobiety i ona w zasadzie była taką jego nadworną trucicielką. Neron usunął przy jej pomocy największego konkurenta, Brytanika, syna Klaudiusza i Messaliny. On był jedynym prawowitym
cesarzem, bo był jedynym synem, żyjącym synem Klaudiusza, był głównym kandydatem do majątku i do tytułów ojca. Jego pozycji nie zachwiała nawet otwarta zdrada jego matki Messaliny i jej skazanie na śmierć w 48 roku naszej ery. Kolejny ślub Klaudiusza z własną bratanicą Agrypiną i adopcja w 50 roku jej syna z pierwszego, poprzedniego małżeństwa, Nerona, osłabiły prawa Brytanika do dziedzictwa ojca, tak? Bo było ich dwóch, a Neron był starszy od Brytanika o 4 lata. Pozycję Nerona wzmocnił również zaaranżowany przez jego matkę ślub ze starszą siostrą Brytanika, Oktawią. Wszystko zostaje w rodzinie tutaj. Ambicje Agrypiny, czyli żony Klaudiusza, były bardzo duże. Ona miała bardzo duży wpływ na rządy. Agrypina postanowiła usunąć zarówno Klaudiusza, jak i Brytanika z drogi do pełnej władzy jej syna Nerona. Pozbyła się Klaudiusza, bo bała się, że Klaudiusz zdąży napisać testament, w którym jednoznacznie wskaże Brytanika na cesarza, na swojego spadkobiercę, więc otruła męża 13 października 54 roku. Szybko poszło, no nie? No i po śmierci starego cesarza wszelkie tytuły i prawa do majątku formalnie miały zostać podzielone na porówno Neronowi i Brytanikowi, ale Senat Rzymski przyznał wszystkie tytuły i związaną z nimi władzę Neronowi, ponieważ uznali, że Brytanik jest za młody. Powiedziano, dobra, jak Brytanik będzie pełnoletni, to wówczas dostanie swoją pulę, ale nigdy nie doszło do tej pełnoletności, bo Brytanik z rozkazu Nerona został otruty podczas uczty na oczach wszystkich biesiadników przez Lokustę właśnie na dzień przed swoimi 14 urodzinami. Otruty podczas uczty. I nie mówcie mi, że George R. R. Martin nie inspirował się starymi opowieściami i historią, kiedy tworzył Grę o Tron, bo tutaj wszystko się zgadza. Pod patronatem Nerona działalność Lokusty rozkwitła. Pozwolił jej uruchomić szkołę zielarstwa, trucicielstwa właściwie, więc ona uczyła kolejne kobiety. I dobra pasa skończyła się dla niej niestety po obaleniu cesarza w 68 roku przez wojskowy zamach stanu kierowany przez Galbę. Neron, uciekając, popełnił samobójstwo. Jego następca, Galba, rozprawił się ze wszystkimi poplecznikami swojego poprzednika w sposób niezwykle krwawy i w 69 roku Lokusta została skazana na śmierć i stracona. Przy tej okazji, że już tu jesteśmy, to jeszcze opowiem Wam o cyjanku. Agatha Christie, już wspomniana, uśmierciła za pomocą cyjanku 18 postaci w swoich książkach. No wszyscy słyszeliśmy o cyjanku, tak? Te historie z kapsułkami, z cyjankiem, które szpiedzy nosili w kamizelkach. Bond, James Bond też. Cyjanowodór był też wykorzystywany w obozach koncentracyjnych w czasie wojny do prowadzenia ostatecznego rozwiązania, tak? Cyklon B. A co ironiczne, wielu nazistów wybierało kapsułkę z cyjankiem potasu jako własne ostateczne rozwiązanie, gdy okazało się, że Niemcy wojnę przegrywają. Niektóre z tych śmierci były dość symboliczne, jak samobójstwo Heinricha Himmlera, szefa SS, czy Ewy Braun i Adolfa Hitlera przed tym, jak strzelił sobie w łeb. Ale czy słyszeliście Państwo o Jimie Jonesie? To też temat na oddzielny podcast. To był przywódca sekty, który sprowadził mnóstwo ludzi do osady w Gujanie, którą nazwał Oświęta Megalomania Jonestown. I tam sprawił, że po tym jak popełnili kilka zbrodni, m.in. zabili kongresmena, to Jim Jones sprawił, że 913 członków tej sekty, w tym 304 dzieci, popełniło tak zwany rewolucyjny czyn. Wszyscy dostali kubek z sokiem winogronowym, w którym był cyjanek. Niemowlaki dostały go z strzykawkami, prosto do dzióbka. W sumie 909 osób popełniło samobójstwo na rozkaz totalnego i absolutnego świra. Nie wiem, czy słyszeliście o tej historii, ale mnie to po prostu mrodzi. Jakie tam musiało odchodzić pranie mózgu, to sobie nie wyobrażam. Czy wiecie w ogóle, czym jest cyjanek? A słyszeliście o lapis lazuli? To jest bardzo ciekawa historia. Lapis lazuli to minerał, z którego pozyskiwano niebieski pigment. Słowo cyjanek w ogóle z greckiego oznacza niebieski. To był bardzo drogi pigment, który został wynaleziony, jak wiele dobrych wynalazków, przez zupełny przypadek i w ogóle w wyniku oszustwa. Otóż, jeden malarz
Heinrich Diesbach w 1704 roku potrzebował czerwonego pigmentu. Kupił więc od oszusta coś, co było zanieczyszczone m.in. zwierzęcymi flakami. Kolor czerwony uzyskiwało się wówczas z gotowania czerwców koszenili. One dawały kwas karminowy. To pochodzi z meksykańskich zmielonych owadów. I jeśli Was to brzydzi, proszę Państwa, to przejrzyjcie składy swoich szamponów, sosów, dżemów, cieni do powiek i tak dalej, bo zastosowanie koszenili jest ogromne i w bardzo wielu produktach spożywczych i kosmetycznych jest. Także zjadacie poniekąd zmielone pluskwiaki. Na zdrowie nie ma za co. No i ten czerwony kolor pozyskiwano z aunu też. To jest taki kryształ z siarczku żelaza i potażu. Potaż to jest właśnie to, co Heinrich zakupił od oszusta. Potaż produkowano z popiołu pochodzącego ze spalania drewna i węgla drzewnego i też przez wypalanie skał o znacznym stężeniu soli potasu. Potaż w ogóle od starożytności był powszechnie stosowany przy produkcji mydła, wyrobów ceramicznych, jako nawóz, to chyba największe jego zastosowanie, i też do bielenia tkanin. Polska przez bardzo długi czas była eksporterem potażu. Szczyt produkcji potażu w Polsce osiągnięto w XIV i XV wieku. Co ciekawe, polscy specjaliści od wytwarzania potażu byli tak cenieni, że z inicjatywy kapitana Johna Smitha zostali sprowadzeni przez kolonistów angielskich do Ameryki. 1 października 1608 roku grupa polskich rzemieślników, specjalistów produkcji mydła, potażu i szkła przybyła do Ameryki Północnej. Do Jamestown, nie mylić z Jonestown, z sekty, przybyli tam na statku Mary and Margaret i tam założyli pierwsze na amerykańskim kontynencie manufaktury produkcyjne. Więc ci rzemieślnicy, którzy wytwarzali m.in. potaż w Ameryce, byli protoplastami całej amerykańskiej aktualnej Polonii. Nawet Ignacy Krasicki docenił znaczenie Polaków w produkcji potażu w jednej ze swoich fraszek. Gdyby nie było potażu, nie byłoby ekwipażu. Skarb to nie dość wielbiony, z popiołów mamy galony. A zatem Heinrich Diesbach kupił zanieczyszczony potaż od Johanna Konrada Dippela, alchemika, który chciał go oszukać. I zanim do tego oszustwa przejdę, to powiem Wam, co jeden z profesorów powiedział o Dippelu. Dippel studiował teologię i alchemię, dorastał na zamku Frankenstein. To jest ten sam zamek, gdzie dzieje się później akcja powieści Mary Shelley. Znacie? Więc tak, profesor powiedział, cytuję: Dippel jest jak człowiek, którego mózg się przegrzał i w dużym stopniu sfermentował w wyniku panującego w laboratorium gorąca. Czyli generalnie, że był idiotą. Nie był aż takim idiotą, skoro oszustwo wychodziło mu tak łatwo. Zatem Dippel wiedział, że daje Heinrichowi totalny syf, nie? Popelinę. Ale co to? Heinrich gotuje ten potaż i gotuje, i gotuje, i zamiast koloru czerwonego otrzymuje niebieski, a dokładnie błękitny. Ten kolor nazywa się błękit pruski. Taki kolor miały mundury żołnierzy armii Prus. Niebo w obrazie Van Gogha, cała seria błękitna Picassa miała ten kolor. A w tym przepięknym niebieskim pigmencie, odkrytym przez zupełny przypadek, znajdował się cyjanek. Wówczas bezpieczny, bo w większej molekule, tu już wchodzimy w zakres chemii organicznej, z której miałam poprawkę na studiach, więc whatever. Co ważne, to dopiero 80 lat po wynalezieniu błękitu pruskiego dwóch gości pomyślało sobie, podgotujmy sobie to. Cóż może się stać złego? Pierre Joseph, potrzymaj mi piwo, powiedział Karl Scheele. Obaj chemicy, ten pierwszy miał na nazwisko Macquer, no i pogotowali. Teraz to się metę gotuje, a dawniej cyjanek, takie czasy. No i udało im się uzyskać rdze, czyli tlenek żelaza, i pachnącą migdałami parę. Tę parę schłodzili i rozpuścili w wodzie. I ona dała kwas, zwany kwasem pruskim, a później kwasem cyjanowodorowym. W zależności od tego, z czym się go łączy, to daje cyjanek sodu albo cyjanek potasu, cyjanowodór. Wszystkie są śmiertelnie trujące. 1/100 objętości łyżeczki od herbaty wystarczy do zabicia dorosłego człowieka. To jest od 50 do 100 mg. No i jak wcześniej, w przypadku digoksyny, chodzi o dawkę i chodzi też o budowę cząsteczki.
Jeśli cyjanek ma towarzystwo, to jest bezpieczny, dlatego żołnierze armii nie padali trupem, zakładając mundur zabarwiony błękitem pruskim. Malarze też nie umierali, bazgrając swoje płótna. Jeśli macie depresję, to być może też bierzecie cyjanek, bo on bywa składnikiem leków. Często łączony jest z witaminą B12. Naturalnie znajduje się w migdałach, pestkach brzoskwiń, wiśni, jabłek, w pędach bambusa, w soi, szpinaku, więc tu dawka zdecydowanie czyni truciznę. Szczęśliwie mamy w organizmie taki mądry enzym, rodanazę, który ogarnia tę toksynę. Oczywiście w małej dawce. W większej można zabić nawet wieloryba. I tak robili. W 1860 roku na statku wielorybniczym przymocowano kapsułkę z cyjankiem do harpuna i to wystarczyło. Szczęśliwie jakoś nie jedli później tego wieloryba, nawet go nie dotykali, więc powiedzmy, że się da, spróbowali, da się zabić wieloryba kapsułeczką cyjanku. Natomiast mordercy, czyli ci, co nas interesują, używają zwykle cyjanku sodu lub cyjanku potasu w formie krystalicznej, w formie kryształków. One się świetnie rozpuszczają w kawie, w winie, wszędzie. Potem, jak się już to rozpuści, to robi nam paparara w żołądku, bo wiąże się z sokiem żołądkowym, daje kwas pruski, który parzy nas od środka. Powstaje też gaz, który nas od środka zagazowuje i mówiąc krótko, atakuje mitochondria, blokuje produkcję energii, więc finito. Władysław Mazurkiewicz, zwany Pięknym Władziem, polski morderca, zabijał, karmiąc swoje ofiary bułką z cyjankiem i szynką. Potem poprawiał strzałem w tył głowy, no ale ten cyjanek jest jego znakiem rozpoznawczym. O nim też mogę Wam kiedyś opowiedzieć. W każdej formie cyjanek jest szkodliwy. Przy podtruciu małymi dawkami pojawiają się takie objawy jak przyspieszony oddech, bóle głowy, podwyższone ciśnienie, szybkie bicie serca, wymioty i osłabienie. Przy dawkach nieco wyższych serce zaczyna zwalniać, ciśnienie gwałtownie spada, pojawiają się drgawki, zostają uszkodzone płuca. Przy dużym zatruciu następuje natychmiastowe porażenie oddechu i szybka śmierć przez uduszenie. Cyjanek jest towarzyski, więc szybko wiąże się z czerwonymi krwinkami, a konkretnie z żelazem i panoszy się po całym organizmie, przenosząc się wraz z krwią i poraża ośrodkowy układ nerwowy, co za tym idzie też płuca i serce. Taki delikwent, denat, ma skórę czerwoną lub karminową, tej samej barwy ma plamy opadowe i to jest bardzo charakterystyczna cecha, właśnie wskazująca na zatrucie cyjankiem. Jest to związane z brakiem odtlenienia krwi tętniczej przez zatrute tkanki, no bo nie mają energii do wykorzystania tlenu, jaki jest we krwi, więc hemoglobina pozostaje natleniona. Podczas sekcji zwłok daje się wyczuć zapach gorzkich migdałów, no i amoniaku, który jest jednym z produktów rozkładu cyjanku. Jeśli wydaje Wam się jednak, że cyjanek jest najgroźniejszym i najbardziej zabójczym trucicielem, to się mylicie. Promieniotwórczy polon 210 jest milion razy bardziej zabójczy od cyjanku. Ale o tym może innym razem. I o rycynie, potasie. Tak zabijała kolejna anielica śmierci, pielęgniarka Beverly Alit. Ona przedawkowała potas 13 dzieci powierzonych jej opiece. Zabiła przy tym 4. Co może się wydawać dziwne, bo aby przedawkować potas, wystarczy zjeść 400 bananów na raz. Leona wstrzykiwała potas dzieciom i bobasom strzykawką. To też temat na inny raz. Mogłabym jeszcze poopowiadać o insulinie, chlorze, akonitynie, strychninie. Jeju, to jest straszne. Najgorsza śmierć ever, bardzo bolesna. I tak dalej. Nasze lasy są pełne trucizn. Widzieliście piękne owocki cisa? Ten glutowaty miąższ? To jedyna rzecz w całym drzewie, która nie jest trująca. I to po to, aby ptaki zjadły i wysrały nasionko gdzie indziej. Nie polecam, choć są mega słodziutkie, ale strach, że się połknie pestkę, nie jest wart stresu. Nie róbcie tego w domu. Wawrzynek wilcze łyko też jest mega trujący. Kilka owoców wystarczy, by zabić dziecko. Więc tak, świat jest pełen niebezpieczeństw. Najważniejsze to jednak nie żyć z maksymą co do ręki, to do buzi. I uważać na swoich małżonków, żony, kochanki, kochanków, dziewczyny, chłopaków, przyjaciół, przyjaciółki, siostry, braci, rodziców, sąsiadów, sąsiadki. Bo otruć kogoś, jak mówi historia, nie jest wcale tak trudno. Dzisiejszy odcinek zrealizowałam przy pomocy takich źródeł jak książka Neila Bradbury'ego Smak trucizny, 11 najbardziej śmiertelnych trucizn i historie morderców, którzy ich użyli. To jest świetna książka, niestety niedostępna na Legimi, niedostępna w audiobooku, ale warto.
zakupić. Korzystałam również z książki I że ci nie odpuszczę Jennifer Wright oraz z podcastu Bailey Sarian na temat Julii Tofany z 2020 bodajże roku. Informacji na temat trucizn jest od groma. Nawet ostatnio różne trucizny roślinne i powiedzmy walory psychoaktywne, psychodeliczne i psycho w ogóle. Różnych specyfików zostały docenione na TikToku. Garstka skretyniałych dzieciaków zaczęła nagrywać filmiki, w których zjadają muchomory i różne niejadalne grzyby. To wszystko jest niebezpieczne. Warto zasięgnąć rady grzyboznawcy. Jeśli mamy w koszyku grzyba, którego nie znamy, można podjechać do sanepidu, ale najlepiej, słuchajcie, najlepiej, jak nie jesteście pewni, to po prostu nie zbierajcie takiego grzyba. No, sezon grzybowy się skończył, nad czym strasznie ubolewam, bo ja kocham zbierać grzyby. W tym roku naprawdę dużo, dużo łaziłam po lesie, ale nigdy nie zbiera się grzybów, których nie znamy. Tak samo nie zjadamy owoców, krzewów czy roślin zielnych, których nie znamy. W lesie w zasadzie naszym polskim bezpiecznie jest jeść jagody i to po przepłukaniu, bo lisy sikają i generalnie różne rzeczy tam mogą się na nich znajdować. Ja wiem, że to wszystko brzmi bardzo banalnie i jak wiedza z podstawówki czy z przedszkola, ale jak widać, w dzisiejszym świecie mediów społecznościowych bardzo dużo bzdur jest powielanych, a tutaj naprawdę wszystko sprowadza się do zdrowego rozsądku. Wiecie, wystarczy po prostu pomyśleć, żeby nie skończyć tak jak, uwaga, spoiler, bohater filmu Into the Wild. No, więc bądźcie rozsądni, jest zimno, witaminka C, dużo herbaty z cytryną najlepiej, miód, naturalne specyfiki, które są zdrowe i bezpieczne, to Wam wszystko będzie sprzyjało. A jak chcecie mieć faskę, to po prostu napijcie się wódki. Dziękuję Wam za uwagę i serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia już niebawem. Pa, pa!